Witajcie, kochani. Z ogromną radością chcę Was dzisiaj zaprosić do wypicia, do spróbowania, do zrobienia jednego z najwspanialszych napojów na świecie, moim zdaniem. Przepysznego, magicznego, zdrowego. Golden Milk, czyli złote mleko. Ajurwedyjski napój, który pomaga na bezsenność, który pomaga w usuwaniu śluzu z organizmu, który podnosi naszą odporność i który naprawdę ma niezwykłe właściwości zdrowotne. Powinno się pić to przed snem, godzinę, pół godziny przed pójściem spać. Wtedy będzie działało najlepiej. Zapraszam, zobaczcie, jak przyrządzić takie mleko. Ja moje złote mleko przyrządzam na mleku kokosowym i tak mi najbardziej smakuje. Można to zrobić również na mleku migdałowym. W ajurwedzie było to przyrządzane również, przyrządza się używając mleko krowie albo kozie, ale tego Wam akurat nie polecam, w dzisiejszych czasach już na pewno nie. Mleko kokosowe, na które przepis był jakiś czas temu na moim blogu i serdecznie Wam polecam, też Wam tutaj gdzieś wrzucę link i pod spodem oczywiście w opisie. Ja najbardziej lubię właśnie mleko kokosowe. Na szklankę takiego mleka potrzebować będziemy łyżeczkę pasty z kurkumy. Przepis na pastę z kurkumy też właśnie był. I naprawdę gorąco Was zachęcam do zrobienia tej pasty. Zaraz Wam powiem, jak zrobić bez pasty, ale zróbcie sobie tę pastę koniecznie. Dodajemy łyżeczkę pasty z kurkumy i jakiś olej. Olej to znaczy tłuszcz. Używany jest najczęściej w ajurwedzie, używane jest ghee, czyli masło klarowane. Ja używam olej kokosowy, który jest moim zdaniem najzdrowszym tłuszczem. I łyżeczkę takiego na szklankę mleka, łyżeczkę takiego tłuszczu i łyżeczkę pastę z kurkumy. Do tego możemy opcjonalnie dodać imbir, szczególnie jesienią, zimą, pokrojone plasterki imbiru. Możemy doprawić to jeszcze szczyptą, nie wiem, cynamonu, kolendry. Jeżeli mamy jeszcze ochotę na jakieś przyprawy, to jak najbardziej. I gdy to podgrzewamy mleko, tak żeby było przyjemnie ciepłe, ale niezbyt gorące, ponieważ mamy gotową pastę z kurkumy, więc nie musimy już tego gotować. I to się zrobi bardzo szybko. Jeżeli tego nie przegrzejemy, a chcemy dosłodzić to później surowym miodem, dodajemy tak, żeby nie było, żeby mieć te wartości z miodu, nie może to mleko być za gorące. Czyli poniżej 40 stopni staramy się, żeby było tylko takie przyjemnie ciepłe. A w wersji wegańskiej dodajemy oczywiście syrop klonowy. Tylko tyle. Podgrzewamy mleko, dodajemy te dodatki i mamy najwspanialszy napój moim zdaniem, przygotowany. To jest taki najwspanialszy napój rozgrzewający przed snem. Na infekcje, jeżeli się źle czujemy, jeżeli jesteśmy osłabieni, jeżeli się czujemy zdołowani, czyli mamy też stany depresyjne, kurkuma jest bardzo dobrą przyprawą również, działa antydepresyjnie. Czyli może nam się poprawić humor, możemy lepiej też spać. Pozbywamy się śluzu z organizmu i rozgrzewająco też działa. Naprawdę, same zalety, dlatego tak dużo o tym mówię, znowu dużo mówię, wiem. Jeżeli nie mamy pasty z kurkumy, ale Was zachęcam, zróbcie tę pastę, bo nie dość, że zrobicie szybciej takie mleko, to nie będziecie musieli tego mleka gotować, ponieważ jeżeli macie w proszku i chcecie już dzisiaj zrobić pastę zrobicie w 10 minut, także zróbcie najpierw pastę. Ale jeżeli nie, ja tak robiłam kiedyś, dodajemy łyżeczkę kurkumy w proszku, dodajemy trochę pieprzu, szczyptę dwie, trzy, ile jesteście w stanie wypić i to podgrzewamy dobrze, by było to zagotować. Później dodajemy oczywiście też łyżeczkę oleju, później czekamy, aż to trochę przestygnie i dopiero dodajemy coś do słodzenia, szczególnie jeżeli to jest miód. Także naprawdę warto jest zrobić najpierw pastę z kurkumy i znowu wracam do tej pasty, wiem. Zróbcie sobie takie mleko, zacznijcie to pić regularnie, pijcie to szczególnie jesienią i zimą. No i napiszcie mi, czy działa. Dziękuję Wam na dzisiaj, serdecznie Was ściskam i życzę Wam przepięknego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Jakie to dobre. Cudowne.